Ludzie kochają tajemnice, dlatego właśnie kochamy potwora z Loch Ness, dlatego kochamy Yeti, Bigfoota, UFO, całą masę innych, że tak powiem, zjawisk paranormalnych. Ja myślę, że nie ma żadnego boskiego planu. Tak naprawdę samo założenie w ogóle istnienia boskiego planu wyklucza istnienie wolnej woli. Bo jeżeli jest odgórny plan, to ty z punktu widzenia Boga, czy ja, czy ktokolwiek inny, jesteśmy taka mała mróweczka na sznurku prowadzonym przez tego Boga. Cokolwiek człowiek zrobi, to nie ma znaczenia. Możesz nawet, nie wiem, wyjść na ulicę i przypadkowego gościa walnąć w łeb siekierą i powiedzieć, to był element boskiego planu. Ja przecież nie mam wolnej woli. To był boski plan. Bo plan jakby zakłada determinizm. Coś odgórnie wprawia rzeczy w ruch i że one zachowują się dokładnie tak, a nie inaczej. Więc tak naprawdę ten boski plan stanowił przez wieki świetną wymówkę dla rozgrywek politycznych, dla skrytobójstwa i wielu innych ciekawych rzeczy, które między innymi Kościół czy dowolna inna organizacja religijna tak naprawdę ma na sumieniu. To zawsze była świetna wymówka. To jest element boskiego planu i to załatwia absolutnie wszystko. Bo to jest taki argument, z którym nie da się dyskutować, bo to jest argument wyciągnięty z takiego bardzo fajnego worka sofizmatów. Bo żeby o czymś dyskutować, to trzeba mieć jasno określone pole badawcze, jasno określone cechy przedmiotu badawczego i jasno określoną metodologię badawczą. Natomiast w przypadku dowolnego zagadnienia z dziedziny religii, czy Boga i tak dalej, czy bogów, czegoś takiego nie ma. To jest sofizmat. Świetne, zgrabne pojęcie, które załatwia absolutnie wszystkie problemy i ucina wszystkie możliwe dyskusje. Opcjonalnie dla opornych mieli też całą masę tortur, stosów, nabijania na pale, ćwiartowania, wieszania. Więc jakby ktoś tam chciał dyskutować z tym boskim planem, to zawsze się sznurek dla takiego znalazł, więc ja myślę, że jakby to nie ma takiej możliwości, żeby Bóg istniał. Załóżmy na potrzeby tej dyskusji, że Bóg istnieje, to Bóg z pewnością nie jest filozofem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie znam z historii filozofii ani jednego filozofa, który tworząc coś, no Boga również uznajemy za twórcę, to nie znam ani jednego filozofa, który tworząc coś, tak bardzo spaprałby robotę. Więc zdecydowanie Bóg nie jest filozofem. Bóg jest co najwyżej nerwowym, marudnym urzędasem. Z tym się mogę zgodzić. Hello, darkness, my old friend. Ja wychodzę z założenia, że najmądrzejszą, powiedzmy, propozycją jest satanizm lawejański. Bądź swoim własnym Bogiem. I rób co chcesz. Twoja wolność sięga tak daleko, jak tylko chcesz, pod warunkiem, że nie narusza wolności innego człowieka. Czci siebie, zaspokajaj swoje potrzeby bez tarzania się w piachu i przepraszania za to, że jesteś człowiekiem. Tak naprawdę każda wielka religia oczekuje od ludzi, że będą przepraszać za to, że są ludźmi. Ale przepraszam, dlaczego ja mam się kajać za to, że jestem taki, jaki jestem i przepraszać za to Boga, który mnie stworzył? No przepraszam, ten Bóg stworzył mnie właśnie takiego, więc dlaczego ja mam za to przepraszać? To jest absolutnie pozbawione jakiejkolwiek logiki, nawet bardzo pokrętnej logiki. Przepraszać za to, że się żyje i za to, że się jest takim, a nie innym. Sama w ogóle koncepcja grzechu pierworodnego w chrześcijaństwie też mnie mocno drażni, bo tak naprawdę jakby logicznie to ciągnąc, szatan również był dzieckiem Boga. Został przez niego stworzony. Bóg, jednym z przymiotów Boga, jest wszechwiedzący. Czyli wiedział wszystko, co było, co jest i co będzie. Więc tworząc szatana, wiedział, że się ten zbuntuje, wiedział, że jak później stworzy ludzkość, to szatan podkusi Ewę. Tworząc Ewę, z żebra Adama zresztą, wiedział, że ona weźmie ten owoc, da się skusić szatanowi,
Czyli tak naprawdę Bóg, nakładając na ludzi grzech pierworodny, właśnie za to, że ludzie się dowiedzieli, jaka jest różnica między dobrem a złem, tak naprawdę ukarał nas za swoje własne partactwo. To po pierwsze. A po drugie, wszyscy chrześcijanie, z którymi ja rozmawiałem, z przeróżnych opcji, bo i prawosławnych poznałem kilku, i katolików, najwięcej katolików z racji położenia geograficznego, gotowi są bronić do ostatniej kropli krwi tezy, jakoby to Bóg dał nam wolność. Upraszczając, wolność to jest zdolność do podejmowania wyboru, decyzji. Z tym, że żeby móc wybrać cokolwiek, trzeba wiedzieć, jaka jest różnica między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Bóg nam tego nie dał, szatan nam to dał. Więc w jakiś chory sposób nawet mitologia chrześcijańska potwierdza, że to szatan był pierwszym bojownikiem o ludzką wolność. I tym, który dał ludziom tą wolność. Bo Bóg dał ludziom złotą klatkę. Bóg stworzył ludzi i powiedział: macie tu raj, możecie tu robić, co wam się podoba, ale jak mi ktoś zeżre owoc tego drzewa poznania dobra i zła, to będziecie mieć wszyscy przegwizdane aż po koniec świata. Więc tak naprawdę chrześcijanie w jakiś chory sposób czczą człowieka, który owszem, znaczy człowieka, odruch, czczą istotę, która owszem, chciała dla nas dobrze. Ja jestem święcie przekonany, że jeśli Bóg by istniał, to na pewno i stworzyłby ludzi, bo tutaj jakby no wszystkie religie się zgadzają, że jacyś tam bogowie czy Bóg stworzyli ludzi, to przecież nie tworzysz czegoś po to, żeby to zniszczyć albo żeby się nad tym znęcać. Natomiast w tym boskim planie właśnie, od którego zaczęliśmy, coś musiało pójść bardzo nie tak. A to z kolei wyklucza przymiot Boga Wszechwiedzącego. Bo skoro coś poszło nie po myśli Boga, nie tak jak on chciał, to znaczy, że nie jest Wszechwiedzący. A jeżeli nie jest Wszechwiedzący, to równie dobrze może nie być Wszechmocny, a równie dobrze może go wcale nie być. A może być i mieć po prostu gdzieś. Taka opcja też jest. Dla mnie jakby kwestia jest mocno otwarta. To, że ja nie wierzę, to nie znaczy, że nie istnieje taka możliwość. Jakaś szansa zawsze istnieje. Nigdy nie twierdziłem, że nie. Natomiast myślę, że dopóki nie spotkam się z takim twardym, naprawdę twardym dowodem, jakimkolwiek nawet śladem tego, że jacyś bogowie istnieją, czy jakiś Bóg istnieje, to bardziej racjonalnie jest nie wierzyć jednak. Albo inaczej, wierzyć w siebie.